podręcznikach szkolnych, prawda, bardziej znany jest Tytus Chałubiński, który propagował, prawda, zalecał osobom chorym, że jest świetne, że zakopane, niż człowiek, który je kupił, urządził za własne pieniądze i potem dał narodowi polskiemu. To jest zdumiewająco jakieś. Błogosławieństwo Boże zjawiło się w domu Twoim. Masz syna. Niech bohaterstwem, poświęceniem, wytrwałością dorówna kiedyś ojcu. Niech do 25 roku życia imię i czyny ojca służą mu zapowicie, a później niech od własnych czynów własne imię uzyska. A przy tym niech w szczęśliwszych żyje czasach i nie doznaje wszystkich bólów naszych. Takież są moje życzenia. Tak po narodzinach Władysława napisał do Jadwigi Zygmunt Krasiński. Władysław Zamoyski urodził się 18 listopada w Paryżu w 1853 roku jako wygnaniec. Tak, w okresie zaborów przychodziło na świat wielu Polaków z zasłużonych dla narodu rodzin polskich. Zamoyscy, Działyńscy, Czartoryscy, wśród nich wyrastał jako dziecię społeczności hotelu Lambert. Ojciec, również Władysław, generał, twórca legionów polskich we Włoszech, w Turcji, najbliższy współpracownik, jakoby minister ministrów księcia Adama Czartoryskiego, przywódcy Polaków na emigracji. Matka, Jadwiga z hrabiów działyńskich, generałowa Zamoyska, tak też zapamiętana została do dziś. Córka Tytusa hrabiego Działyńskiego i Celestyny z Zamoyskich. Była siostrzenicą i żoną generała, którego kochała jako bohatera, ale nie chciała, by został jej mężem. Poświęciła jednak swoje życie Polsce i jemu. W wymiarze samodoskonalenia ascetycznie wytrwała i silna, a po ludzku mądra. Jej wpływ na dzieci był wielki. Czy we wszystkim dobry? Dziś trudno już to rozsądzić. Jeżeli chodzi o charakter, o cechy, to wydaje mi się, że Władysław był bardziej działyński niż Zamoyski. I jestem przekonana, że ten pomysł, że świat może być szlachetny, to jest tradycja rodzinna. Są zwolennicy takiej teorii, że jednak te pierwsze 3 lata są bardzo ważne, ale wydaje mi się, że też było to dla 2 osób ważne. Tytus swoim dzieciom nie poświęcał tak dużo uwagi. Syn go tak ogólnie rzecz biorąc irytował, nie spełnił jego nadziei, jego pomysłów na dziedzica rodu. A tutaj jest dziecko małe, prawda, które jest normalne, że dziadkowie jak wychowują dziecko jakieś, to jest zawsze najbardziej ukochany wnuk. Tym bardziej, że mały Władyś był uroczym dzieckiem i tutaj z kurnika, z listów Tytusa pisanych, nie? To jest nasz mały Turek i takie określenia różne, już nie mówiąc o tym, że dziadzio Działyński do tego stopnia już był tego, że jak maleństwo miało 2 lata, on mu dedykował swoją, po łacinie oczywiście, swoją najnowszą pracę historyczną. Kochany wnuku, tobie w kolebce jeszcze kwilącemu przypisać postanowiłem starodawne księgi o życiu i sprawach Jana Zamoyskiego, wielkiego przodka twego, dopiero teraz, za mem staraniem, na jaw pospolity wydane. Nie ma wątpliwości, że zasługi przodków włożyły na nas kapłaństwo. Kapłaństwa zaś przedniejszym obowiązkiem zajmować się społecznymi sprawy, pogardzać próżnościami. Przecież należy nam przede wszystkim, zaniechawszy starych usterków nierządy, całe dobro niegdyś przez przodków przekazane, przelać potomkom w zupełnej całości. Kmieci zaś takimi uposaż swobodami, ażeby wróg nawet dzieła dobrodziejstw tych wydrzeć nam nigdy nie zdołał. To poczucie obowiązku to była cecha, która przeszła z ojca Tytusa na córkę i wybitnie na Władysława. Od małego dziecka miał poczucie obowiązku, a nawet poczucie jak gdyby służby. To było dziecko takie pilne.
I o ile na przykład słyszy się o tym, że tatę bolały nogi, czyli trzeba było ruszać u nogami, nie? To nie wynajęta oczywiście jakaś tam osoba, tylko syn Włady siedział i kołysał nogą taty. Władyś dzieciństwo spędzał pomiędzy szkołą w Paryżu, a rozlicznymi podróżami po Europie, gdzie zanosiły jego rodziców zajęcia publiczne. Ojciec swego czasu zabierał rodzinę do Turcji, organizując legiony lub do Anglii czy Włoch, szukając poparcia dla sprawy polskiej pośród najważniejszych osobistości politycznych i wojskowych. Jeśli matka i dzieci nie mogły mu towarzyszyć, dużo czasu spędzali w Poznaniu lub w Kórniku. To jest to, co ludzie na ogół dostrzegają, prawda? To jest codzienne życie. Tytusa, te sprawy takie codzienne jakieś, to naprawdę autentyczne to jest. Nie martwiły, no bo kto urządza sobie salon w domu, to jest pierwsza połowa XIX wieku, z ludową tkaniną z okolic Kórnika, czyli pstruchą, nie? Pierwsza połowa XIX wieku, magnacki salon, no to były zupełnie, on nie liczył się z opinią publiczną. Tak samo Tytus i to samo widać u Władysia, prawda? Że to go jak gdyby nie obchodziło. Myślę, że największy wpływ na niego miał jednak wuj, Jan Działoński. Dziadek Tytus zmarł, kiedy był jeszcze dzieckiem. Ojciec też odumarł go stosunkowo wcześnie. Natomiast ten kontakt z wujem był bliski i niezwykle serdeczny. Po pierwszym zawodzie, jaki go spotkał w Paryżu przy próbie ubiegania się o przyjęcie do szkoły politechnicznej, napisał do wujka rozgoryczony, zawiedziony, rozczarowany. I w liście Jan Działoński mu odpowiada, może nie wprost, żeby się nie martwił, ale przekonuje go, że jeśli włoży wystarczająco dużo pracy, to na pewno uda mu się następnym razem. I kończy ten list słowami, zapamiętaj z tego listu i to tylko zrozumieć musisz, że cię kocham całym sercem. I bywaj zdrów, możesz być przekonany, że masz bardzo dobrze życzącego ci wujaszka i przyjaciela nie najgorszego. A zatem Władysław prawdopodobnie w nim odnalazł to, czego nie miał ojca. Pewne ciepło rodzinne, to, że ktoś się przejmował, martwił jego problemami. Ojciec nie miał na to czasu, działał dla sprawy odrodzenia Polski. Poza tym był wojskowym, był człowiekiem surowym. Celem dla Władysława było zdobycie najpraktyczniejszego wykształcenia, które mogło mu przydać się w kontynuowaniu dzieła ojca. Wybrał na studia szkołę politechniczną, najlepszą, jaka wtedy była we Francji. Składał tam egzaminy 4 razy. Systematycznie przygotowując się, a równocześnie, by lat nie marnować, odbywał służbę wojskową, tak jakby chciał jego ojciec. Mimo zdania wszystkich egzaminów, do szkoły tej nie został przyjęty. Możliwość wyjazdu z delegacją francuską przed wystawą powszechną w Sydney była dla Władysława szczęśliwym zrządzeniem losu, bez wątpienia. On pisał krótko przed tym wyjazdem do Jana Działońskiego. Zniszczony byłem zupełnie, całkowicie do niczego. Straciłem całkowitą odwagę i chęć do czegokolwiek. Chciało się także Władysiowi zrobić coś w służbie publicznej, nabyć doświadczenia w tym zakresie, żeby je później wykorzystać, kiedy już na stałe do kraju wróci. Otrzymał szereg listów polecających, spotkał się w tej Australii z liczną Polonią, zrobił na niej znakomite wrażenie. Seweryn Rakowski pisał o nim, że jeszcze nigdy nie miał szczęścia spotkać tak rzutkiego młodzieńca. A zatem on chciał tę podróż wykorzystać znakomicie i do wuja Jana Działońskiego pisze pełen tego właśnie entuzjazmu, że to jest kraj młody, nowy, że to jest nowy naród i że tutaj można się przyjrzeć niektórym rzeczom, które z pożytkiem kiedyś wykorzystać będzie można.
I to jest jakby początek jego dużych doświadczeń w poznawaniu tego świata pozaeuropejskiego. Ten świat był wtedy stosunkowo mało znany w ogóle Europejczykom. Mało kto wyjeżdżał w takie podróże dalekie. I to zafascynowanie się ową innością Australii, kulturą aborygeńską, która wtedy, myślę, że zauroczyła Władysława Zamoyskiego i czego skutkiem są także zbiory w Kórniku. Potem kilkumiesięczny w gruncie rzeczy pobyt tylko w Stanach Zjednoczonych. To jest kilka miesięcy, ale chyba owocne kilka miesięcy. Tak jak młody człowiek wówczas poznaje świat bardzo intensywnie. To jest ktoś, kto się przemieszcza, kto stara się poznać ludzi, chłonie pewne informacje, które są nowym doświadczeniem w ogóle dla Europejczyka. Tym bardziej dla kogoś, kto potem przyjeżdża do Europy, przyjeżdża do Kórnika, bo on w tym czasie zostaje owym dziedzicem Jana Działyńskiego. On nie chciał wracać. Naprawdę nie chciał, bo to był facet, który miał niesamowite poczucie obowiązku. I jak już się do czegoś wziął, od dziecka taki był, jak się do czegoś wziął, to już to było tak do końca, do imentu. A tu sobie jeszcze trochę zrobił urlop. Mama słała listy piorunujące, wracaj, wracaj. I jeszcze, a to jeszcze Haiti, a jeszcze do Stanów skoczy, a jeszcze gdzieś tam. To był jego raczej relaks i takie bym powiedziała odetchnięcie. Tak, światem, bo on wiedział, że jak przyjedzie, to już nie ma nic, tylko tyranie. Ale Władysław od pierwszych dni, kiedy przyjechał w tym 1881 roku, jak jego matka zanotowała, po chałupach chodził, z ludźmi się zaprzyjaźniał, ze wszystkim sam się zapoznawał. Zjawia się z dość bezkompromisowymi wówczas poglądami. Władysław Zamoyski jest przez jednych traktowany jako no, taka osoba, która może być jakimś przywódcą radykalnego niemal nurtu obywatelskiego, a przez innych z przymrużeniem oka jako rodzaj dziwaka. On uważał, jak wielu polskich patriotów, że Polski jest tyle, ile jest ziemi w polskich rękach i że o tę ziemię dbać trzeba. Kontakty, które utrzymywał z ziemiaństwem, prowadziły często do tego, że w sytuacji zagrożenia niektórych majątków Władysław albo pomagał, albo je kupował, żeby wyprzedzić komisję kolonizacyjną. I ten charakter obrońcy polskiej ziemi to jest jedna z niezwykle istotnych form działalności Władysława tutaj na miejscu w majątku kórnickim. Ten majątek się powiększał, bo przecież w momencie, kiedy go przejmował, to było około 8 tysięcy hektarów. Koniec XIX wieku to już jest prawie 11 tysięcy hektarów, więc tej ziemi sporo nakupował. Część oczywiście mniejszych parcel odsprzedawał, ale polskim właścicielom, włościanom. Często pewnie z własną stratą, ale ponieważ interes narodowy zyskiwał, to dla niego był także czysty zysk. Nie liczył się specjalnie z ekonomią tam, gdzie w grę wchodziły zupełnie inne czynniki. Pierwsze jego pociągnięcia są dobre. On jakby próbuje postawić majątek na nogi. On jedną miał umiejętność, której nie miało większość właścicieli ziemskich w tym czasie. Wiedział, jak pozyskać kredyty i wiedział, jak ich użyć. Ta jego umiejętność pozyskiwania kredytu i właściwego wykorzystywania będzie potem charakteryzowała go przez całe życie. Dzięki tym kredytom, które wtedy brane przez ziemian i przejadane, to raczej były gwoździem do trumny wielu właścicieli ziemskich. Natomiast u Władysława Zamoyskiego nie. On potrafił to robić. To jest pewna umiejętność. Inny sposób spojrzenia na gospodarowanie majątkiem i zarządzanie. I tu jest dla mnie też zagadka, gdzie on się tego nauczył. On nie odbył żadnych fachowych studiów w tym czasie. Nie miał praktyk w zarządzaniu. Tytus, proszę pana, prowadził majętność świetnie.
On nie tylko książki tu, prawda, i tak dalej, kultura. Tu jak robił wystawy rolnicze, to tam ktoś opisał, że ogórki jak dynie, a tam... Tytus w ogóle miał takie ręce, czego się tknął, to mu się wszystko darzyło. I Tytus był bardzo kapabl w kursach Banku Wiedeńskiego. A kiedy Władyś objął majętność, co zrobił? Odciął pieniążki dla Towarzystwa Nauk Ścisłych, ale zostawił pieniądze dla biblioteki, bo to był jego obowiązek jako właściciela. Ja bym powiedział, że Władysław Zamoyski przywiózł ze swoich podróży sporo umiejętności, także i poruszania się w tym świecie nowocześniejszego zarządzania. Doświadczenia obce z reguły pomagają. W Kórniku rozpoczęła też swoje dzieło jego matka, Jadwiga. Utworzyła Szkołę Domowej Pracy Kobiet, pierwszą na ziemiach polskich szkołę gospodarczą dla dziewcząt. Wyszło z niej wiele pokoleń wspaniałych żon, matek, Polek, wierzących święcie w odrodzenie ojczyzny. Dzieło ogromne, lecz tworzone z wielkim poświęceniem i trudnościami. Wygnani z Wielkopolski Zamojscy przenieśli szkołę do Lubowli na Spiżu, potem do Kalwarii Zebrzydowskiej, by ostatecznie osiąść w zakopiańskich Kuźnicach. W pracy tej do końca towarzyszy jej córka Maria i Władysław, dbając, by na wszystko starczyło grosza, choć szkoła starała się być samowystarczalną. Jak wiemy, on był na francuskim paszporcie, tak samo jak jego matka i siostra. Cała trójka otrzymuje w 1885 roku w ramach tej akcji usuwania osób niebędących obywatelami pruskimi, otrzymuje nakaz opuszczenia Prus. Wyjeżdżali z Kórnika w zasadzie nie wiedząc gdzie, bo przed 4 laty osiedli w tym Kórniku i po 4 latach muszą opuścić to swoje dziedzictwo i wtedy powstał problem, co dalej zrobić. No więc naturalną koleją rzeczy wrócić do Francji jako obywatele francuscy. I to jest taki sygnał dla rodziny, próbować Zamoyskich zatrzymać, tylko jak zatrzymać i gdzie. I pierwsza z taką inicjatywą wychodzi Anna Potocka z Działyńskich, czyli ta, która wyszła za Stanisława Potockiego, ci, którzy potem osiedli w Rymanowie. Anna Potocka pisze wtedy alarmujące listy do rodziny, żeby próbować zatrzymać Zamoyskich na ziemiach polskich, żeby nie wrócili na stałe do Francji, bo już więcej tu nie przyjadą. Od tego 87 roku są bardzo częste kontakty Władysława Zamoyskiego także z Krakowem. Galicję zna mało. W momencie, kiedy on się instaluje w Galicji, mamy ten 87 rok, to między innymi poznawanie gospodarki galicyjskiej także poprzez Rymanów. Tam jest częstym gościem. Dlaczego? Nie dlatego, żeby towarzysko chciał tam przesiadywać. On nie był takim człowiekiem towarzyskim, który by chętnie gdzieś przebywał, gawędził, prawda, popijał wino. Nie, to jest człowiek po pierwsze dość, powiedziałbym, samotny. To jest człowiek, który jest skupiony w swoich myślach, ale nie jest wylewny. To nie jest człowiek, który jest takim duchem towarzystwa. On do Rymanowa jeździ po to, żeby wyciągać z długu Potockich. Potoccy wpadli w kłopoty finansowe po kupnie Rymanowa. Okazało się, że kupili majątek po pierwsze zadłużony, po drugie kompletnie źle zarządzany wcześniej. Rządcy, których odziedziczyli, a którym przedłużyli pracę albo pozatrudniali innych, próbowali na Potockich jak najwięcej zarobić dla siebie i odejść. Nie dbali o ten majątek. Natomiast Władysław był właśnie potrzebny po to, i Anna go specjalnie ściągała do Rymanowa, żeby przeglądał kontrakty dzierżawne, kontrakty, które pozawierali z zarządcami, prostował te kontrakty, zawierał na nowo. Anna była zachwycona.
Co Władysz przyjechał, pozawierał nowe kontrakty, Władysz wyprostował gospodarstwo. Przerażona była tym, że Władysz pozyskał ogromne kredyty, żeby wpompować w Rymanów pieniądze, urządzić gospodarstwo i ściągać gości do zdrojowiska. Autentycznie wyprowadza z długów Rymanów. Anna cały czas boi się o to, żeby Władysław nie wrócił do Australii. Nie wiem, skąd wziął się ten pomysł. Nie wiem, czy sam Władysław kiedykolwiek sugerował, że chce wrócić do Australii. Natomiast w korespondencji Anny z Włodzimierzem Dziedoszyckim pojawia się kilkakrotnie prośba: Włodziu, spróbuj rozmawiać z Władysiem, bo jestem przekonana, że on chce wyjechać do Australii, a jak już wyjedzie, to na stałe. Już nie wróci, już go nie zobaczymy. Uważano, iż Władysław Zamoyski, nie mogąc wrócić do Kurnika, wcześniej czy później będzie chciał sprzedać dobra kurnickie, wobec tego szukano dla niego jakiegoś majątku w Galicji. Coś, co by go zainteresowało, co mógłby kupić. Jestem przekonany o tym, że ci, którzy podsuwali to Zakopane, to nie dlatego, że uważali, że Władysław Zamoyski ma tyle pieniędzy, że on jest w stanie wszystko kupić. Natomiast uważali, że jest to pewien sposób na to, żeby on się gdzieś w tej Galicji zainstalował. Ale byli bezwzględnie przekonani, że sprzeda Kurnik. Maja 1889 roku odbyła się licytacja dóbr zakopiańskich. Trudno dziś Posienkiewiczu, który na gorąco zrelacjonował jej przebieg, opowiedzieć tak pięknie o emocjach Polaków obserwujących to wydarzenie. Za grosz kupił, bo o grosz podnosił stawkę adwokat Zamoyskiego, przelicytowując żydowskich i pruskich przedsiębiorców, dla których był to tylko skrawek ziemi, na którym rosło jeszcze parę drzew, do zmielenia na papier. My współcześni, kiedy przymkniemy oczy myśląc o górach, to co widzimy? Właśnie nasze Tatry, nasze Zakopane z Giewontem i Kasprowym, naszą Bukowinę czy Kościelisko. Czy ogląda nas ktoś, kogo tam jeszcze nie było? Nie można dziś wyobrazić sobie Polski bez Morskiego Oka, a zakopiańskich krupówek bez dzikich tłumów, knajp, sklepów, wszechobejmującej ciasnoty i lasów otulających góry. A on to, co właśnie widzimy, kupił, prawie puste, prawie łyse, z ledwie kiełkującą turystyką. Potem rozinwestował Zakopane tak, że już przed wojną zjeżdżało się tam rojnie towarzystwo dla zdrowia, dla gór, dla sportu, zostawiając góralom mnogo dudków. On chciał, by ten tłum idący asfaltem do Morskiego Oka szedł właśnie tak, jak dziś idzie. Podziwiał je, ten najpiękniejszy zakątek Polski, choć w czasie, jak je kupował, była to jeszcze austriacka Galicja, a Polska jedynie w sercach patriotów i w marzeniach szaleńców. Zakopane po zaciętej walce nasze. Strasznie wszyscy się cieszą. Adwokaci i dziennikarze roztelegrafowali wiadomość po całej Polsce. W drodze z Nowego Sącza do Krakowa najniższy sługa. Tak chwilę po licytacji Władysław Zamoyski napisał do swojej matki. Dobra zakopiańskie w 1889 roku nie przedstawiały wielkiej wartości, bo huty
kuźnickie, które znajdowały się na obszarze tych dóbr i kiedyś były największym zakładem przemysłowym Galicji. W 1889 roku były już zamknięte, a więc zostały tylko lasy, ale lasy już przetrzebione przez dzierżawców, którzy produkowali papier z surowca pobieranego z Tatr, i na te lasy założony był też sekwestr rządowy zakazujący ich eksploatacji. Także zakup tych obszarów, no to był wielkim ryzykiem. Tak właściwie to Zamoyski kupił dobra zakopiańskie, czyli dawną sekcję zakopiańską i dawną sekcję białczańską dóbr tabularnych. Te tereny to, patrząc od wschodu, to przede wszystkim ta najbardziej cenna, najpiękniejsza część Tatry, Dolina Białki, Dolina Rybiego Potoku, aż po Morskie Oko, i lasy na całej północnym zboczu większości Tatr. 30% obecnego Tatrzańskiego Parku Narodowego to są niegdysiejsze dobra Władysława Zamoyskiego. To całe zakopiańskie regle, to co widzimy tu, gdzie kończą się budynki i zaczyna las, to już są dawne dobra Władysława Zamoyskiego. Skocznie narciarskie też są na tym terenie. I na zachód, aż po Dolinę Kościeliską, łącznie z tą znaną Tatrzańską Doliną. To wszystko jest ten obszar, który Władysław Zamoyski w 1889 roku nabył na licytacji. Były również pewne obszary, na przykład zbocze Antałówki, no i również niektóre atrakcyjne parcele w centrum miasta, na przykład to miejsce, gdzie znajduje się dzisiaj Zakopiański Bazar, czy na przykład dzisiejszy skwer imienia prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, gdzie jest przejście podziemne pod ulicą Kościeliską. Takich różnych strategicznych punktów w mieście do dóbr zakopiańskich należało wiele. Dobra zakopiańskie były majątkiem, który miał w sobie ogromny potencjał. Ze względu na lasy, które można było tworzyć. I trzeba powiedzieć, że przez te kilkadziesiąt lat, kiedy Zamoyski był właścicielem zakopanego, czerpał z tych lasów spore korzyści, ale przede wszystkim o nie dbał. On wiedział, i tego nauczył się od wuja Jana Działyńskiego, że las to jest taki odłożony kapitał, z którego w chwili dużego zagrożenia można będzie skorzystać, ale trzeba go szanować. I on to dobrze robił, co więcej, znał znakomicie te lasy zakopiańskie. Można by się było spodziewać, że właściciel nie będzie się szczególnie interesował tym, gdzie jakie drzewa rosną, jakie gatunki, w jakim wieku, a on potrafił, jeśli ktoś prosił go o to, żeby sprzedać mu coś na budowę domu, napisać do urzędników maleńką karteczkę z dokładnym określeniem miejsca, z którego mają mu to drewno dać. Czyli wiedział. Wiedział doskonale. Cały ten teren, który został nabyty, to były dobra związane z lasami. Było to nazywane Państwo Zakopane. Były wydziały w Bukowinie, w Brzegach, Wydział Zakopane, Wydział Kościelisko. Drzewostany, które zostały kupione przez Zamoyskiego, były bardzo zniszczone. Te drzewa, jak to opisuje Jarosz w swoim pierwszym operacie urządzania lasu, wskutek 12-letniej pseudogospodarki poprzednich właścicieli, były zrujnowane. Stosowano tutaj sposób gospodarowania opierający się na zrębach zupełnych, czyli przychodzono i wyrębywano dokładnie wszystkie drzewa na danej powierzchni, którą potem teoretycznie planowano zalesić, ale z tym zalesieniem różnie bywało. W związku z tym było bardzo dużo powierzchni niezalesionej, tak zwanych halizn. Dopiero zabiegi hrabiego Zamoyskiego spowodowały to, że ten teren zaczął się zielenić. Czyli w miejsce, gdzie został wykonany jakiś tam zrąb, były sadzone nowe drzewa po to, żeby za kilka lat mogły się przerodzić w drzewostan. Zamoyski robił kalkulacje, co się opłaca, co się nie opłaca. Skalkulował, że prowadzenie hut się nie opłaca. Natomiast opłacało się pozyskiwanie kamienia. Kamień był używany na przykład do budowy dróg, jako tłuczeń. Wchodził w
spółki, między innymi z Poznaniem, po to, żeby ten kamień tam eksportować, żeby miał rynek zbytu. Wykorzystał stare, średniowieczne prawo przysługujące właścicielowi gruntu, czyli prawo propinacji. Prawo do produkcji i sprzedaży alkoholu. I w Zakopanem znakomicie mu to szło, do tego stopnia, że praktycznie rozszerzał tę działalność na cały powiat nowotarski, sięgał aż pod Szczawnicę, miał mnóstwo tych karczm, miał dobrych dzierżawców i ludzi, którzy się potrafili tym zajmować. Posiadał także, ponieważ popularnym napojem stawało się piwo, własny browar w Tenczynku, niedaleko Krakowa. Kolej Chabówka Zakopane to była od pewnego punktu rozwoju Zakopanego ekonomiczna konieczność. Nie dało się już z Chabówki do Zakopanego tak ogromnej ilości towarów wozić góralskimi furkami. Zamoyski sam tego doświadczał, bo sprowadzając na przykład dla swojej propinacji piwo od barona Gedza Kocimskiego, musiał to robić konnym transportem i to były setki, jeśli nie tysiące fur w ciągu roku. Taki sam problem był z wywozem drewna. Przecież jeśli miał na czymś zarabiać, jeśli miał dostarczać drewno firmom, które je kupowały, to też musiał mieć możliwość wywiezienia. Stąd ten pomysł, żeby połączyć Zakopane i Chabówkę. Musimy przypomnieć sytuację. To jest Galicja, to jest straszna bieda, bezrobocie. Górale nie mają tu gdzie żyć. Jest masowa emigracja, prawda, do Stanów Zjednoczonych, bo tam gdzieś można trochę przeżyć. Nie ma, no tam nie było zakładów pracy, pola wiadomo, w górach no to nie ma żadnego rolnictwa. I co robi ten człowiek, który mógłby wynająć jakieś przedsiębiorstwo austriackie czy niemieckie, żeby mu to zrobiło ślicznie i od razu i miałby spokój, prawda? Nie. On zatrudnia górali, Polaków, inżynierów, żeby przynajmniej gdzieś z Polską coś miał do czynienia. Zakłada spółkę, bo nie chciałby, żeby to była tylko do budowy, żeby to była tylko ta jednorazowa, że tak powiem, budowa. Nie, chciał stworzyć zespół polski, który będzie te koleje w stanie gdzieś budować, nie? Co w gazetach, że chce zarobić, że wykorzystuje ludzi, że już ma dochód 3 miliony czy tam. Po prostu pomyje. I gdyby, jak pisał, nie rzucano mu kłód pod nogi, to byłaby ona bez owych dymiących i świszczących lokomotyw, bo on chciał zrobić linię elektryczną. Więc jak na owe czasy byłoby to osiągnięcie wręcz niesłychane. Natomiast chciał przedłużyć tę linię kolejową do Suchej Chory i na to się już nie zgodzą. Spór o Morskie Oko był to spór o przynależność nie tylko samego jeziora, ale całej wschodniej połaci Doliny Rybiego Potoku. Chodziło o 369 hektarów, o ich przynależność państwową, ale również i o własność. Formalnie był to spór między Galicją a Węgrami i tak cały potencjał Węgier wspierany był przez prywatnego właściciela
tamtej węgierskiej części Tatr, który uzurpował sobie prawa do Morskiego Oka przez księcia Christiana Hohenlohe, który był bliskim krewnym ówczesnego kanclerza Rzeszy. Więc w grę wchodził nawet nacisk ze strony Berlina, a z drugiej strony była Galicja, która była częścią Austrii i ta austriacka część cesarstwa nie mogła pozwolić Węgrom na kolejną wygraną. Ani żaden sąd, ani nawet sam cesarz nie odważyli się wydać wyroku w tej sprawie, dlatego zdecydowano o oddanie sprawy pod osąd szwajcarskiego Trybunału Związkowego, który działał tu jako swego rodzaju sąd międzynarodowy, rozstrzygając spór między dwoma częściami składowymi Austro-Węgier. Austriacy drukowali fałszywe mapy, że to należało do Królestwa Węgier. I on znalazł stare kamienie rytownicze i udowodnił, że to było jeszcze w obrębie państwa polskiego, prawda? I jeżeli teraz na przykład ktoś mu tam zwrócił uwagę, co się pan kłóci o granicę, czy ma być po tej, czy po tamtej stronie rzeki Białki, a on usiadł temu oponentowi na kapelusz, on się obruszy, co pan wyrabia, nie? A on mówi, pan się oburza o kapelusz? A ja się oburzam, a ja walczę o kilometry dla państwa polskiego, prawda? Ten spór szedł o teren, który ciągnie się ze szczytu Rysów przez połowę Czarnego Stawu pod Rysami. Przepoławiał Morskie Oko, więc co na wschód leżało od tej linii pretensji węgierskich było obszarem spornym aż po grań Żabiego. Różne tutaj fakty dokonane na tym terenie przeprowadzali. Jednym z nich to było usunięcie z tego terenu żandarmerii austriackiej, a wprowadzenie w jej miejsce żandarmów węgierskich. Władysław Zamoyski pisał do starosty nowotarskiego. Sam mogę wszystko znieść i będę to sobie miał za zaszczyt, ale ludzi działających ze mną, dla mnie lub wskutek sposobu, w jaki im sprawę przedstawiłem, zaczepiać nigdy bezkarnie nie będzie. A dlatego, by wszystkie śledztwa ułatwić, oświadczam z góry gotowość przyjęcia na siebie odpowiedzialności za wszystko, cokolwiek się stanie przy Morskim Oku, w obronie praw moich lub górali polskich, choćby i 10 ludzi trupem tam położono. Niech mnie zamkną, powieszą, a mnie przyjemnie będzie, że już raz przestanę patrzeć na te łotrostwa. Jeden z leśnych Zamoyskiego o nazwisku Blacha chodził na grzbiet Opalonego i co jakiś czas oddawał parę strzałów do tego posterunku. Hohenlohe także pozwalał tutaj góralom z Jurgowa wypasać trzody na tym terenie spornym. Wybudował także tutaj leśniczówkę. Mój ojciec opowiadał mi, że jego ojciec opowiadał mu właśnie o swoim ojcu, jak na Morskim Oku hrabia Hohenlohe, nie? On chciał przejąć w ogóle nasz teren. Żandarmi słowaccy postawili budynek nad Wantą, to jest w Żabim. To jest bardzo blisko Morskiego Oka już, nie? Postawili, że to jest ich granica i żeby tego nie przekraczać, no to znów dziadek jak coś tam z kolegami swoimi poszli i spalili im to w nocy, nie? No to ci znów za tydzień znów pobudowali, znów skargę napisali do Polski, że ktoś im to tam pali, ktoś coś im robi, nie? No to znów im to spalili. Dziadek był ze starej wsi. To jest koło Niedzicy, koło zamku. I tutaj prawdopodobnie przyszedł za pracą. Był drwalem podobno, z tego co wiem. Pewnie hrabia Zamoyski coś się kapnął, że coś człowiek zna się na górach na tym. No i z tego co słyszałem przede wszystkim, no to był trochę kłusownikiem, jak to dawniej. No, ktoś w Bukowinie mi opowiadał właśnie o tym, jak go zamknęli, nie? A choć hrabia Zamoyski mówił, żeby nie zapuszczał się za teren wody, bo jest bardzo poszukiwany, nie? Pojechał do Kierzmarku tutaj niedaleko i tam został aresztowany przez żandarmów i osadzony w Lewoczy. W Lochach, jak tam był przykuty, spotkał swojego kolegę. I ten kolega mu powiedział, że będzie przeprowadzany tam i tam. Jak mu ten żandarm podobno dawał odpalić tą fajkę,
no to zrzucił go z tego konia jednego i wskoczył w tą przepaść. Już miał miejsce upatrzone, gdzie może, tylko się modlił właśnie, żeby przez pola przelecieć, nie? Bo strzelali za nim cały czas. Już wpadł do lasu, tak już wiedział, że będzie swój. Przyszedł tutaj po kilku dniach, ale hrabia Zamojski go zaraz zabrał do Zakopanego, bo był obstawiony w las i wszystko, bo żandarmi już czekali na niego. Za wszelką scenę chcieli go po prostu złapać. No. 1 września 1902 roku przerwano obrady Trybunału i udali wszyscy się do Zakopanego. No to wyszło na jaw, że nieprawdą jest, jak twierdzili Węgrzy, że ze szczytów Rysów właśnie spływa jakiś potok, czyli ta białka, a nawet biała woda, tylko że tam nie ma żadnego cieku, więc jakby tutaj zostały obalone podstawy tej argumentacji węgierskiej. I oto nagle przed Trybunałem w Gracu okazało się, że dowodami w sprawie są dokumenty Kancelarii Królewskiej na Wawelu, przywileje królów polskich, ustalenia graniczne z monarchami węgierskimi czy austriackimi. Nagle Polska znalazła się na językach Europy i proces został wygrany. Okazało się, że w tym najgorszym momencie, gdy już nie było żadnej szansy, można coś wygrać, bo przedmiotem sporu był niewielki obszar 360 hektarów w Tatrach, ale znaczenie psychologiczne, znaczenie takie duchowe dla Polaków, dla ówczesnych pokoleń było naprawdę wielkie i jak gdyby można nawet powiedzieć, że to był początek, gdy zaczęła się polska droga do niepodległości, która skończyła się w 1918 roku. Władysław Zamojski był dziwnym hrabią, ale głównie dla ludzi ze swojej sfery. Ludzie prości go szanowali i kochali, jego własna sfera go nie rozumiała. I to ludzie z ich sfery rozpowszechniali informacje o tym, że Zamojscy, kiedy Władysław już mieszkał w Zakopanem z siostrą i z matką, że oni wiodą taki nędzny żywot, nie potrafili zrozumieć, jak można sobie odmawiać iluś tam rzeczy. A oni do spraw materialnych, poza tym, żeby mieć pieniądze na realizowanie własnej idei i służenie sprawom Polski, do spraw materialnych wagi nie przywiązywali. Nie był wyniosły, nie był. Mieszkał bardzo nędznie, dlatego ja w Kurniku będąc, jak zobaczyłam to bogactwo, to się pytam, dlaczego on nie tu mieszkał, tylko tu, co tu mieszkał w tym budynku na górze. Woda była na kran, taka żeliwna umywalka, no do wody trzeba było na górze myć. Ubikacja była prosta, taki korytarz, deska, dziura, wóz pod spodem, no tak było. Ale on tam na tej książce spał ciągle, przychodził, jak wracał gdzieś z podróży, to jak długie kładcie i całował matki stopy, że tak jak szczęśliwie z każdej podróży, trzecią klasą zawsze, jak to mówili, jeździł. I jak chodził na jadalnię, świeciły się żarówki, gasił, bo jedna żarówka starczy, żeby do ust trafić, a kobiecie trzeba protezy, bo nie ma nogi. Taki on był, no taki był. Myśmy właściwie to mieli całkowitą opiekę. I dostawaliśmy i mleko, i dostawaliśmy obiady. Cały czas nad nami czuwało coś. Podobno hrabia Zamojski pod peleryną przynosił mi desery. Zostałam tymi deserami dożywiana, że tak powiem. I on był hrabią, takim Polakiem, prawdziwy z krwi i kości. To, że pozostał w anegdotach, może świadczyć tylko o tym, że prawdziwa jest opinia Matyldy z Windisz-Greców-Sapieżyny, która spotkawszy się z Zamojskimi w Zakopanem, pisała, że pan Władysław ogromnej postury, hetmańskiego oblicza, mówi bardzo dużo, śmieje się często, więc był w gruncie rzeczy pogodnym człowiekiem. Górale opowiadali o nim sporo anegdot, jak kłusowali kozicę i tę kozicę nieoczekiwanie porwał niedźwiedź. Wbijając temu niedźwiedziowi przed oczami, zmusili go do ucieczki, chwycili tego capa i puścili się po zboczu w dół, jak mówili, a ze skale furcały. Dziwował się temu bardzo hrabia i telonom dudków nasypał, kielorynkom zagarnął, a on mierod darmo dawał.
I to też była prawda, że był hojny, kiedy było trzeba, ale niełatwo go było naciągnąć. Angażował się tu w wszystkie sprawy gospodarcze i społeczne i zostawił bardzo trwały ślad. Nie tylko szkoły na Olczy, czy w Brzegach, czy w Kościelisku. To nie tylko stowarzyszenia takie jak Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, któremu dał teren na budowę Sokolni, którego był wiceprezesem. I tutaj był taki jeden z najprężniejszych w Galicji ośrodków harcerskich w latach 1913-1916. To harcerstwo korzystało z dóbr zamojskiego, który nikomu innemu nie pozwalał palić w lesie ogni, biwakować w Tatrach. Harcerzom to wszystko było wolne, bo to była sprawa narodowa. On tworzył tu nowoczesną infrastrukturę, chociażby uczestnicząc w budowie wodociągów, budując w Kuźnicach elektrownię, z której oświetlane było miasto. On tworzył tutaj firmy, na przykład spółkę handlową lokalną, która posiadała znaczną część tego rynku detalicznego. Wreszcie on wzniósł Bazar Polski, ten budynek na Krupówkach, który miał łączyć w sobie promocję polskiego handlu z promocją również polskiej kultury. No wreszcie i nawet w dziedzinie sportu, zezwalając na to, aby w Dolinie Jaworzynki wybudowano skocznię narciarską, a wcześniej budując pierwszy obieg sportów zimowych w historii Polski, tor bobslejowy w Kuźnicach. Właściwie każde takie przedsięwzięcie społeczne, które poszukiwało sponsora, no to prosta droga była do Kuźnic i Władysław Zamojski był wyjątkowo na takie prośby przychylny i tym prośbą zawsze czynił zadość. Brat Albert zawładnął nie majątkiem, tylko sercem hrabiego i on to sprawił, że jego serce otwarło się na wszystkie jego sprawy. Sługa ubogich, tak. A tu był hrabia, właściciel Zakopanego, właściciel właściwie wszystkiego, co tutaj było. On tam planował z bratem Albertem na przykład sprawy gospodarcze. Uczył brata Alberta, jak pisać te sprawozdania, które oddawał do stosownych urzędów, prawda? Chodzi o wszystkie przytuliska brata Alberta, tak w Krakowie, jak poza Krakowem, bo tam ręka hrabiego sięgała w jego rachunkach, w jego rozliczeniach, w jego po prostu uczeniu, dosłownie uczeniu tego, co i jak należy pod względem gospodarczym robić. I brat Albert miał w tym wypadku szczęście do nauczyciela, bo to niektórzy powiadają, że to był najlepszy gospodarz Polski. Górale otaczali go szacunkiem. Powiadali o nim władac Polski. Bardzo dobrze poznał mentalność górali i pewną taką cechę, którą my nazywamy honornością. On wiele rzeczy dla górali robił, ale to nie były pieniądze darowane wprost. W prostej linii jestem potomkiem Jędrzeja Dziadonia, który pracował u hrabiego Zamojskiego. Między tym prostym góralem, o takiej zbójnickiej naturze, a Zamojskim wytworzyła się specyficzna więź. Jak gdyby na tych samych falach pracowali. Myślę, że był zafascynowany także odwagą. Pradziad organizował mu polowanie. W drugiej połowie XIX wieku Zakopane stało się miejscem szczególnym, miejscem spotkania. To niewielkie uzdrowisko u stóp Tatr wybrały sobie polskie elity polityczne, gospodarcze, literackie, artystyczne,
jako letnią stolicę Polski. Tutaj spotykali się, tu dyskutowali, tu ścierały się poglądy, tu powstawały wizje przyszłości. Polska nie miała wtedy stolicy, była podzielona między trzech zaborców, a Warszawa nie mogła takiej funkcji pełnić. I to, że ta letnia stolica Polski była na stosunkowo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o urządzenie tego miejsca, na poziomie, powiedzmy sobie, na tamte czasy całkowicie europejskim, to jest wielka zasługa Władysława Zamoyskiego, który był takim cichym mecenasem, sponsorem i organizatorem, a także fundatorem tego wszystkiego, aby to uzdrowisko było na właściwym poziomie. My mówimy już o ważnych, dużych sprawach majątku, ale on był dosłownie, Władysz, oblepiony przez rodzinę, a temu te sprawy majątkowe poprowadzić, a temu tam pomóc, prawda? To na przykład to, że on spał na biurku, nie? Mówi się, że dotrzymał przyrzeczenia z lat młodych, że jak Polska odzyska niepodległość, to on będzie spał na biurku. Może tak, ale jestem skłonna też, że jak siedział przy pracy, on bardzo dużo pracował, że już mu się nie chciało iść do łóżka i że się położył, książka, przespał do rana, bo się zasiedział gdzieś długo w nocy. Zamoyski skarżył się nawet. Jednego dnia dostałem coś 30 kilka listów. Nie wiem, jak radzić. Mam ochotę ogłosić, żem umarł. Bardzo często powstawały różne publikacje we Francji, inspirowane przez Polaków, które oczywiście propagandowo wykorzystywano, ach, jak to Francuzi się nami interesują. A potem się okazuje, że ci Francuzi wykonali pewną pracę, dali swoje nazwisko na prośbę Polaków. To jest właśnie akcja propagandowa Polaków na terenie Francji i tutaj są olbrzymie, nieocenione zasługi Władysława Zamoyskiego. W tej bibliotece jest olbrzymi zbiór korespondencji doktora Wiktora Nikes do Zamoyskiego. Wiktor Nikes napisał książeczkę Polska w cyrku Nerona. Ona wyszła w 1908 roku we Francji. Drugim takim przykładem jest taka książka generała Jules Bourelly o Wielkopolsce pod różnymi kątami, która została wydana we Francji. I wszyscy się dziwili, skąd generał znał tak doskonale sprawy polskie. Znalazłam korespondencję Władysława Zamoyskiego do Zygmunta Celichowskiego, w którym jest polecenie odpowiedzenia na 91 pytań generałowi dotyczących relacji polsko-pruskich, w ogóle sytuacji Polaków w zaborze pruskim. Wybuch I wojny światowej zastał Zamoyskich w Paryżu. Austria i Prusy były w stanie wojny z Francją i Rosją. Jako obywatele francuscy więc do domu wrócić nie mogli. Zostali też odcięci od Kurnika i Zakopanego. Żyli, pożyczając pieniądze, które wydawali jednak głównie na cele narodowe, wspierając interesy Polski i Polaków, uchodźców i uciekinierów z zaborczych armii. Przegrana Niemiec i Austrii oraz rewolucja w Rosji były szansą odtworzenia państwa polskiego. Zamoyski był człowiekiem bardzo otwartym. Mieszkanie na Quai d'Orléans 6, przychodzili tam różni ludzie, młodzi i starzy, i Francuzi, na czym bardzo zależało Polakom wówczas. I przychodziły rzesze wpływowych i aktywnych Polaków. I były to wizyty nie krótkie, czasami parogodzinne. Na stole tylko biała cerata, papierowe serwetki, bardzo skromne jedzenie i jedna butelka wina. Ale taka była wówczas sytuacja. On na początku wojny wpadł na to, że bardzo wielu Polaków mających paszporty austriackie czy pruskie znalazło się w Paryżu w bardzo trudnej sytuacji. Z Kazimierzem Woźnickim robili spisy tych Polaków aktywnych w różnych organizacjach, żeby w razie ich zaaresztowania, bo oni byli personami non grata w Paryżu, żeby ich wyciągać z różnych tam kłopotów z policją ówczesną francuską. Widziałam dokumenty Kazimierza Woźnickiego w rubryce Narodowość, to on pisał Polonais, Polak, a urzędnik
dopisywał mu rys rosyjski, Polak rosyjski. Tak byli postrzegani we Francji Polacy. Jeśli ktokolwiek robił Zamoyskiemu zarzuty, że on tak nie działał, jakby mógł, są bardzo, moim zdaniem, niesprawiedliwe dla niego. Kiedy wysyła Zygmunta Lubiszalskiego z różnymi pytaniami do Szwajcarii, wręcz z pytaniami, proszę się spotkać z Paderewskim, proszę się spotkać z Sienkiewiczem i zapytać ich, jak my mamy w tej Francji na rzecz spraw polskich działać? Jaką to aktywność robić, prawda? Jak ciągle ta sprawa polska jest otwarta, ciągle ona jest wielkim dylematem dla Polaków i dla tych państw, które brały udział w wojnie. Więc stąd chyba wynika to, że on nigdy nie zabłysnął tutaj jako działacz polityczny. Co miał robić? Wypowiadać się, pisać traktaty? Robił to Dmowski za niego, robił to Kozicki, robili to inni. Ruch narodowy był ruchem antyniemieckim i dlatego Zamoyskiemu bardzo tutaj odpowiadał ten ruch wówczas, ponieważ on był skierowany przeciwko germanizmowi, przeciwko Niemcom. Kończy się pierwsza wojna. Władysław Zamoyski wraca do Polski, wraca do Kurnika już wtedy i jest w sposób straszliwy rozczarowany tym, co się dzieje w kraju. Jest rozgoryczony. Nie o takiej Polsce myślał, nie do takiej Polski tęsknił, nie dla takiej Polski się poświęcał. Nie znaczy, że on się na nią obraził. Moim zdaniem Zamoyski był najwybitniejszym arystokratą polskim przełomu XIX i XX wieku. Ja uważam, że wyobraźnia połączona z realizmem była jedną z niezwykłych cech Zamoyskiego. On uznał za swoje własne sugestie, inicjatywy, przedsięwzięcia swoich poprzedników, dziadka swojego Tytusa Działyńskiego. I postanowił rozwijać ten dorobek, nie dopuścić do tego, żeby go uszczuplić. Aż stworzył swoje wielkie dzieło, mianowicie Fundację Kurnicką. Dyskusje były szerokie. Czy to jest zasługa dla państwa i narodu? Czy też to jest wielka strata dla klasy ziemiańskiej? Pomysł fundacji przekazania majątku funkcjonował w tej rodzinie od wielu, wielu lat. W tym względzie decyzja o powołaniu fundacji, przekazaniu majątku nie jest niczym dziwnym, że starał się ów majątek chronić, starał się nie wydawać na siebie ani złamanego szelonga po to, żeby móc to potem przekazać, żeby mogło służyć i służy do dziś. Władysław hrabia Zamoyski zmarł w 1924, w rok po swojej matce. Dosłownie chwilę przed śmiercią dowiedział się, że Sejm Rzeczpospolitej uchwalił statut Fundacji Kurnickiej taki, jaki napisał razem z siostrą i matką. Kurniki zakopane więc oddali narodowi, czyli nam wszystkim, Polakom. Ani rząd, ani inne osoby nawet z najbliższej rodziny zmieniać jego zapisów nie mogły. Z fundacji jednak wyłoniło się do dziś kilka instytucji badawczych, jak Biblioteka Kurnicka z Muzeum, Instytut Dendrologii czy Tatrzański Park Narodowy. Szkoła Domowej Pracy Kobiet przetrwała nawet II wojnę światową. Zamknęła ją dopiero komunistyczna władza ludowa. Jest u stóp Tatr ciągle rozrastające się Zakopane, które jaśnieje blaskiem zimowej stolicy Polski. O Władysławie hrabim Zamoyskim jednak nie pamiętamy na co dzień, a niewiele osób wspomina go nawet od święta. Nie chcemy? Czy zapominamy, bo dał nam za wiele? Tak, że dziś nawet trudno to sobie wyobrazić. On żyjąc nie zabiegał o pamięć swoją. My jednak, jakby na przekór, zapragnęliśmy go wspomnieć teraz. Bo gdyby takich więcej bywało, to odradzająca się wciąż nasza Polska na pewno miałaby obywateli bardziej szlachetnych, a rządzących nią bardziej poddanych.